Cześć Wojtek, Popek z tej strony. Kto? Popek. Nie kojarzę. No Pop. Kurde. chyba jednego z nas z tego co no. Nie kojarzę. Wojtek, odzwoniłem, bo przeczytałem twój liścik. Siemanko, witam was wszystkich. Wydrukowałem sobie listy, które do mnie napisaliście w związku z naszą twórczością malarską moją i Baszyńskiego, które będziemy malować i zachwycać was naszymi obrazami. Do większości z was będziemy też dzwonić. Będziemy w każdym razie z wami w kontakcie. Przeczytam tutaj kilka z nich. Wszystkie są zajebiste, ale tak wybiórczo przeczytam, które są bardzo, bardzo fajne. No też popełniłem dużo błędów i tak dalej, nie ukrywam, nie jestem święty, ale wy to rozumiecie, jesteście ludźmi z krwi i kości i fajnie, że tacy jesteście, że nie jesteście jednostronni, że macie swoje zdanie, potraficie wybaczyć i za to was kocham. Racji z sympatii do Pawła pomalowałam swoją maskotkę, która również idzie ze mną praktycznie przez całe życie. Dostałem ją na drugie urodziny, co oznacza, że mam ją ze sobą 22 lata. Na jej twarzy dałam takie same blizny, markerem pomalowałem jej oczy, wypełniłam jej ręce oraz klatkę watą, by wyglądała na umięśnioną. W momencie, gdy Popek razem z albańską ekipą wypuścił płytę Królowie Życia, miałam 15 lat, razem z chłopakami ubieraliśmy się w bluzy sygnowane logiem Gangu Albanii. Dzień dobry, Maja z tej strony? Tak. Z tej strony Popek. Popek? Tak, Popek to ja. Czy dalej masz tego miśka potatuowanego z bliznami na twarzy? Dalej ci towarzyszy? Tak, tak. Będziesz mógł zrobić zdjęcie tego miszka, wysłać, bo przyda nam się. Ja w ogóle nagrywam naszą rozmowę, bo na TikToku gdzieś chciałem to udostępnić, jeżeli nie masz problemów. Chciałem ci powiedzieć tak, chciałem ci serdecznie pozdrowić swoich rodziców i tak dalej. Podziękować ci za wsparcie, że jesteś ze mną. Dobra, to się bardzo cieszę. No, wszystko u ciebie dobrze? Tak, wszystko w porządku. Maju, Maju, pam, 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 bo kiedyś chyba była taka bajka, którą śpiewałem. Tak. No, super, miło cię słyszeć, Maja, i co? I dziękuję ci, że jesteś ze mną od tak dawna. Dobra, ja też się bardzo cieszę i dziękuję bardzo. No super. Pozdrów starego, z którym jeździłaś ode mnie. Jestem tak samo czpunem i alkoholikiem. Nie daję sobie już rady. A nie mam sił iść na odwyk. Strach mi nie pozwala. Daj mi siłę, którą dostałeś, by iść na leczenie. Kacper, daję ci taką siłę. No musisz zrobić pierwszy kroczek, jeżeli chcesz pomóc sobie. Także Kasper, naprawdę siła jest w tobie, a nie w terapeutach. I to wszystko od ciebie zależy. Kasper, ja daję ci tę siłę, lecz tam morda. Lecz, walcz o siebie, o lepsze życie, o relacje z rodziną, z bliskimi, ponaprawiaj to wszystko, bo podejrzewam, że jesteś młodszy ode mnie i lepiej uczyć się na moich błędach, na błędach niż na swoich, Kasper. Pozdrawiam. Bo tam przeczytałem, że jesteś czysty od paru miesięcy. No. Już idzie 7 miesiąc, jestem szczęśliwy, zadowolony. Dziewczyny nie poznałem, bo mam Kaśkę, ale ten, chciałem się zapytać, czy mogę oczywiście, nie? Jak cię zainspirowałem do tego, żeby po tym, co ja odjebałem i poszłem się leczyć, jak ty zacząłeś swoją przygodę, żeby odbić od tego? Wiesz co ci powiem, zauważyłem jakby poniekąd swoje błędy, a też wiesz, jakby człowiek się uczy po prostu na błędach tak naprawdę. Ale w ogóle jestem w szoku. Bo ja w tej sytuacji jestem, wiesz, tak patrzę, do mnie dzwoni z jakiegoś numeru, mówię, co jest? No. Jezus. Nie no, ja ci powiem, wiesz, no tak naprawdę człowiek uczy się na swoich błędach, no też wiesz, no życie ma się jedno, tak szczerze mówiąc. Tak. Ale doszedłeś do tego tak, że po prostu pierwszy raz sam sobie chciałeś pomóc, jak ja, bo u mnie też była kilkakrotna próba leczenia, tylko że za każdym razem, to była trzecia moja próba, nie? I za każdym razem chciałem tylko dać jakby poczucie bezpieczeństwa mojej rodzinie na chwilę, a nie chciałem się leczyć, nie chciałem pomocy, nie? Nie chciałem nic zmienić. I teraz do mnie dotarło, że muszę zawalczyć o samego siebie i to byłem zdeterminowany i wiem, że do tego nie chcę wracać, nie? I tak sobie zauważyłem, że możesz mieć 120 zajebistych terapeutów, ale nie pomogą ci w niczym, dopóki ty nie będziesz chciał sam sobie pomóc, nie? I cieszę się, że
że odbiłeś, trzymaj się w tym postanowieniu, ja robię tak samo i ten, no ja już mam taką jasny cel wystawioną, taki cel i jasną drogę, że muszę naprawiać swoje życie, a nie je niszczyć. I zauważyłem, odkąd jestem trzeźwy, no nie jest łatwo momentami, bo mam jakieś głody, ciągi i tak dalej, ale zauważyłem, odkąd jestem trzeźwy, odzyskałem relacje z bliskimi i zaczynają mnie spotykać fajne rzeczy, nie? Nie ukrywam, że malowanie, ołówki, kredki uratowały mi dupę. Mi się także nie trzęsą. No, mi już się nie trzęsą, bo nie biorę, Wojtek. No, ale rozumiem cię z ekscytacji. Wojtuś, no co, ja chciałem cię pozdrowić, życzyć ci wszystkiego najlepszego, trzymaj się, walcz o siebie, chodź na meetingi, jeżeli potrzebujesz i ten, i no i co, no i tyle, nie, i rampam-pam-pam, jak to się mówi. Dziękuję, Paweł, dziękuję. Trzymaj się, pozdrow swoją nową dziewczynę i nie trać jej dla narkotyków. Siedzi obok niej właśnie słucha. Bo ktoś opisał, że pan zawsze mnie słuchał, coś tam, że... dopadł go nowotwór, ale po walce z rakiem udało mu się z tego wyjść i chwyciło nas za serce. Chcieliśmy ten obraz namalować dla niego, przekazać, zlicytować go i przekazać pieniądze na jego leczenie. Ale nie zostawił numeru telefonu, więc znaleźliśmy go w mediach i odebrała jego mama. I była bardzo zdziwiona, że jest ma nowotwór i zamarła. Po czym odzwonił do nas dzieciak i mówi, że on nie chce nic wygrać, że on nigdy nie był chory. Ty kurwa pojebie, chciałeś wyrwać obraz w ten sposób. Okazało się, że był na tyle uczciwy, że wycofał się z tego. No tak to nie róbcie, bo to było krzywdzące dla reszty. Ale historia niesamowita. No. Chłopak wyszedł z nowotworu i ma, teraz tak sobie wyobrażamy, co jego mama teraz na to. Mówi, kurwa synu, ty pojebie, kurwa. Przecież ty byłeś tylko chory na grypę, kurwa, miałeś dwa latka. I ja pierdolę, ludzie. No niektórzy, kurwa, przeginają pałę, nie? Resztę pozdrawiam. Ciebie też, ty wariacie. Hej. Monika, jak jesteś w pracy, to ja do ciebie nagram głosówkę. Szajmonia, przeczytałem twój liścik. No powiem ci, że malowanie to jest coś pięknego, mnie to wyciąga z nałogu. Uratowało mi wręcz życie i... Chciałem ci serdecznie podziękować, bo wiem, co czujesz, jak malujesz. Mnie też zabiera, jest tylko cisza i problemy znikają. Jest lepsze od narkotyków, które zażywałem. Jest bezcenne, bo każdy obrazek, który uda mi się namalować, jest dla mnie po prostu moim skarbem i po prostu dowodem na to, że można robić coś więcej niż tylko pić, spać i robić głupie rzeczy.